Chciałbyś, żeby po wejściu na Twoją stronę internetową ludzie kupowali Twoje produkty, usługi lub szkolenia? Jeśli tak, to oglądaj ten film dalej. Dzisiaj porozmawiam z moim gościem o tym, jak tworzyć skuteczne teksty na stronę internetową. Jan jest ekspertem od copywritingu oraz marketingu online. Uczy przedsiębiorców, jak pisać skuteczne teksty na stronę. Jego strategia tworzenia treści pozwoliła przedsiębiorcom zarobić wiele milionów złotych, dlatego bardzo się cieszę, że zgodził się na wywiad i zgodził się podzielić częścią swojej wiedzy. Zapraszam Cię do wywiadu już teraz. Cześć Janku, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na ten wywiad. Na początku powiedz naszym widzom, słuchaczom, czym zajmujesz się w swojej codziennej pracy? Jasne. Cześć Krzysztof, witam. Przede wszystkim dzięki za zaproszenie. Cieszę się, że dla Twojej społeczności tutaj mogę powiedzieć kilka rzeczy na temat pisania tekstów. No bo właśnie przede wszystkim tym się zajmuję. Jestem tak zwanym direct response copywriterem i już to tłumaczę. Zajmuję się pisaniem tekstów, ale tekstów, które mają na celu skłonienie ludzi do wykonania jakiejś akcji. Tekstów marketingowych, które mają sprawić, że ludzie wykonają jakąś czynność, która jest nam potrzebna właśnie na jakimś etapie kampanii marketingowej. Otwarcie maila, kliknięcie w tym mailu, czy dokonanie sprzedaży, dokonanie zakupu na stronie, tak? Czyli to są teksty, które mają wywołać jakąś konkretną reakcję odbiorcy i to są właśnie teksty, które są bardzo często potrzebne właśnie każdemu przedsiębiorcy online, więc z jednej strony piszę je też na zlecenia, a z drugiej strony coraz więcej tego uczę, ponieważ mam taką misję, że wiem, że wiele osób jest w stanie napisać genialne teksty o swoim biznesie, bo dużo wiedzą, tylko muszą dowiedzieć się, jak to zrobić. No, to jest bardzo potrzebna umiejętność w dzisiejszych czasach i często dostaję pytania na ten temat, jak mam napisać skuteczne teksty. I powiedz właśnie, czym jest ten copywriting, bo to jest takie słowo angielskie. Co to w ogóle znaczy, jakby tak przetłumaczyć to na polski praktyczny rynek, język? Tak, no słuchaj, właśnie copywriting to jest już trochę o tym wspomniałem, że to jest pisanie tekstów marketingowych i chodzi tutaj o to, żeby zastosować pewne struktury, które są już od lat znane w pisaniu tego typu tekstów, ponieważ to nie jest to, co możecie znać, wiesz, z języka polskiego, ze szkoły czy gdzieś indziej, gdzie musieliście pisać pewne teksty, może jakieś raporty, sprawozdania w pracy. Te teksty mają trochę inną charakterystykę i to pisanie właśnie tekstów, które sprawiają, że przede wszystkim zaciekawiamy ludzi, żeby oni z chęcią czytali te teksty, ponieważ no, chcemy im na przykład coś sprzedać, chcemy im wyjaśnić jakąś ideę, chcemy promować nasz biznes, więc nie zrobimy tego na siłę, nie przykujemy nikogo do biurka czy komputera, żeby przeczytał naszą reklamę czy stronę sprzedażową produktu, ponieważ w momencie, kiedy ta osoba poczuje, że my chcemy ich, nie wiem, manipulować nimi, poczuje jakieś wiesz, takie zgrzyty, poczuje się nieprzyjemnie albo po prostu będzie się nudzić, no to nie będzie tego czytać. No i w copywritingu chodzi o to, żeby te wszystkie informacje, które nasz potencjalny klient musi przeczytać, przetworzyć i zrozumieć przed podjęciem decyzji, żeby właśnie napisać w ciekawy sposób, taki lekki, przyjemny i też skłaniający finalnie do wykonania akcji, żeby ten klient nie został w takim, wiesz. To jest fajne, kiedy się zdecyduje, tylko chodzi nam tutaj o to, żeby ten klient poczuł, że to jest dla niego fajne, że jesteśmy właściwą firmą, właściwą osobą, że ten produkt jest odpowiedzią na jego potrzeby i decyduje się na zakup. Tak więc to są pewne, copywriting to są pewne takie modele, struktury, formuły, jest wiele takich różnych elementów, z których po prostu stosujemy, żeby nasze teksty były ciekawe i żeby trafiały w to, co nasz odbiorca potrzebuje wiedzieć na temat produktu czy usługi przed zakupem. Myślę, że to będzie takie najlżejsza definicja. Może nie jest super fachowa, ale myślę, że bardzo dobrze oddaje to, co potrzebują przedsiębiorcy, bo eksperci marketingu czy coś, co ty wiesz, specjaliści, którzy na co dzień się tym zajmują, dobrze wiedzą, a myślę, że dla tej części przedsiębiorców i osób, które dopiero to poznają, to wyjaśnienie będzie takie bardziej pełne. Struktury, schematy, teksty oparte o badania różne, no to brzmi dość zaawansowanie. No i pytanie, czy taki zwyczajny przedsiębiorca, który zaczyna swój biznes czy rozwija, czy jest w stanie napisać takie teksty samodzielnie, czy jednak no, musi zatrudniać zawodowca? Jakie jest Twoje zdanie? Moje zdanie jest takie, że jeżeli chcesz być zawodowym copywriterem, to owszem, zajmie Ci to kilka lat, żeby być w tym dobrym, żeby naprawdę czuć się pewnie w braniu wielu zleceń, żeby być skutecznym, żeby wiedzieć, co robić tak naprawdę. Tak, a że jestem w stanie dla wiele branż obsłużyć, wiele
wielu klientów i w ogóle. Natomiast jeżeli potrzebujesz tekstów, żeby pisać tylko do promowania swojego biznesu, czy jakiegoś projektu, który masz, to jesteś w stanie tych umiejętności się nauczyć dużo szybciej, ponieważ nie musisz się uczyć całego spektrum, nie musisz pochłaniać całych książek i wielu kursów i szkoleń, żeby poznać, wiesz, wszystkie narzędzia, które mogą być ci potrzebne, bo musisz po prostu dostarczyć pewną jakość tekstu klientom, nawet jeżeli nie znasz biznesu i produktów, dobrze? To na swoje potrzeby wystarczy ci po prostu pewien wycinek z rzeczy, które potrzebujesz i po prostu i ty już masz tą wiedzę, którą potrzebujesz na temat klientów, znasz ich, bo codziennie im sprzedajesz, codziennie masz z nimi interakcję, znasz swój produkt lepiej niż ktokolwiek inny, więc teraz po prostu musisz dowiedzieć się, w jaki sposób te informacje właśnie przedstawić, tak jak wcześniej wspomniałem, przedstawić w ten sposób, który będzie ciekawy dla odbiorców, który im przedstawi te informacje w takiej kolejności, żeby oni kiwali głową, jak czytają, mówili, kurczę, w końcu znalazłem rozwiązanie mojego problemu, w końcu znalazłem tą osobę, której potrzebuję do takiej usługi, w końcu ktoś przygotował, nie wiem, kurs czy szkolenie dla takich osób jak ja z takim wyzwaniem, przed jakim ja stoję, tak? Więc właśnie po to są pewne schematy i formuły w copywritingu, żeby można było łatwo je zastosować, żeby nie trzeba było za każdym razem każdego tekstu wymyślać od zera, żeby nie trzeba było się zastanawiać, co wzbudzi ciekawość ludzi albo co sprawi, że klient, że ta cena zejdzie na dalszy plan. Po to właśnie są te wszystkie techniki, których można się nauczyć w dość prosty sposób, żeby po prostu wykorzystać pewną strukturę na przykład strony sprzedażowej i na nie zastosować kilka technik i nagle w ciągu kilku godzin każdy jest w stanie stworzyć naprawdę dobrej jakości stronę sprzedażową. Wow. To brzmi naprawdę zachęcająco i dokładnie wiem, o czym mówisz, bo czytałem twoje strony, które napisałeś. Tworzyłeś też dla mnie teksty tutaj na właśnie z Magdaleną Pawłowską, kurs WoW Platforma. No i jak czytałem tą stronę, to pomyślałem, kurczę, sam chcę kupić ten kurs, nie? Sam tak świetnie napisałeś te teksty, że były zachęcające właśnie nawet dla mnie jako twórcy. No i pytanie, jakie są najważniejsze elementy takiej strony sprzedażowej, żeby była skuteczna, żeby klienta doprowadzić do zakupu, czy na przykład do zostawienia maila, bo też są tego typu strony, więc co jest najważniejsze w tego typu działaniu? Wiesz co, powiedziałbym o trzech takich rzeczach głównych, natomiast nad tym jeszcze dałbym jeszcze pewien taki parasol, który się nazywa język korzyści, czyli generalnie wszystko, co piszemy, musi być pisane w taki sposób, żeby odbiorca widział, że my piszemy dla niego, my wyjaśniamy mu produkt tak, żeby to jego ciekawiło i żeby to trafiało w jego potrzeby, żeby nie pisać tego z mojej perspektywy, tak? Czyli mój kurs jest najlepszy, mój kurs pomoże ci, chcę, żebyś dołączył do mojego kursu, bo to i tamto. Tego nie chcemy, bo to nie jest język korzyści, to jest wtedy takie, wiesz, epatujemy swoim ego. Czasami nie po prostu piszemy tak, bo nie umiemy lepiej napisać i jak to jest, i to jest okej, że po prostu działamy i to robimy i komunikujemy nasz biznes, ale generalnie trzeba pisać w taki sposób, żeby skupić się na tym, co nasz odbiorca chce przeczytać w tym tekście, jak ich on potrzebuje informacji, jak my mu mamy wyjaśnić te trudne zagadnienia, żeby on czuł, że wszystko rozumie i dobrze się z tym czuje. I wtedy piszemy językiem korzyści. I teraz wszystko, co piszemy na stronie, musi być tym językiem korzyści, więc to jest tak jakby parasol nad tymi rzeczami, które teraz chcę ci wyjaśnić, te top 3. Właśnie wspomniałeś, że współpracowaliśmy przy kilku projektach, przy już wielu landing page'ach tak naprawdę, więc na pewno zauważyłeś, że moje teksty są naszpikowane nagłówkami, ponieważ nagłówki to jest absolutna konieczność na każdej stronie sprzedażowej, generalnie na każdej stronie internetowej, ponieważ to ostatnio poznałem takie badania, że 8 na 10 osób, które wchodzi na strony internetowe, czyta tylko nagłówki. Więc, żeby oczywiście część osób przechodzi dalej, żeby przeczytać informacje, które już się wciągną, żeby jakby upewnić się, że to, co kupują, jest właściwe. Więc zobacz, jak ważne są nagłówki. Nagłówki to już nie mogą być suchymi jakimiś słowami o mnie, o kursie. Nagłówki muszą być pełne i muszą przekazywać ważne informacje już same w sobie, żeby ktoś po przeskrolowaniu strony i przeczytaniu nagłówków już miał w głowie jakieś informacje o tym, czym jest ten produkt, co, jak on na tym skorzysta, czy ten produkt jest dla niego. I teraz pierwszy, najważniejszy nagłówek, na który musisz się najbardziej skupić i który jest mega wymagający, to ten pierwszy nagłówek na stronie, który widzą ludzie. Ktoś wchodzi na stronę i musi zobaczyć nagłówek, który ja lubię mówić, tutaj mówić, że musimy kupić czas odbiorcy. Jak ktoś wejdzie na naszą stronę internetową i zobaczy ten nagłówek, to musi stwierdzić, że potencjalne korzyści z zostania na tej stronie są większe niż, jakby ich wartość jest większa niż czas, który spędzą na tej stronie, tak? Chcę mi pokazać, warto spędzić teraz, nie wiem, te 15, 30 czy sekund, czy minutę albo 5, żebyś zapoznał się z tą ofertą,
bo tu jest coś ważnego dla ciebie, więc ten nagłówek musi tyle rzeczy przekazać. To są dosłownie, wiesz, kilka sekund, kiedy mamy, które decydują o tym, czy klient zostanie na stronie i się z nią zapozna, czy nie. I teraz ten nagłówek musi przede wszystkim pokazać odbiorcy, że to jest produkt skierowany dla nich. Tak, czyli z treści tego nagłówka musi wynikać, że jeżeli właśnie jestem przedsiębiorcą, a to jest oferta dla przedsiębiorców, to ja muszę wiedzieć, że to jest na przykład dla przedsiębiorców, a nie dla jakichś specjalistów z danej dziedziny. Tak? Czyli jak widziałeś, no, przy różnych projektach pracowaliśmy, uczyliśmy też i tam sprzedawaliśmy marketingowe różne szkolenia, czy związane z marketingiem, prowadzeniem biznesów online, to tam zawsze akcentujemy w tych nagłówkach, że to jest właśnie jakiś produkt, jak samodzielnie przedsiębiorca online czy twórca kursów może stworzyć platformę kursową. I tutaj pokazujemy od razu, że ktoś może to zrobić. Po pierwsze, samodzielnie dajemy mu korzyść, pokazujemy, że jest przedsiębiorcą albo twórcą kursów, a nie deweloperem, nie designerem, nie profesjonalistą, który tworzy strony. Tak więc pokazujemy mu, jakiego efektu może oczekiwać, tak, że stworzy samodzielnie, że to będzie miał platformę. Więc tego typu rzeczy chcemy zawierać w nagłówkach. Te ważne informacje, które sprawią, że ludzie będą chcieli zostawać dalej na tej stronie, że zobaczą, że w tej sekcji są jakieś ważne informacje dla niego decydujące, czy kupi, czy nie, więc sobie tą sekcję przeczyta, potem przejdzie i przeczyta następne nagłówki, gdzie zobaczy kolejne wartościowe informacje. I tak. I warto jeszcze w nagłówkach zawrzeć tak zwane USP, czyli pokazać im unikalność naszego produktu, żeby ludzie mogli zobaczyć, że wolę tą ofertę niż inne konkurencyjne na rynku, ponieważ dobrze wypozycjonujemy tą ofertę w umysłach naszych odbiorców i sprawimy, że będzie im się dobrze kojarzyła. I tutaj wiem, że moglibyśmy spojrzeć na pewno na kilka przykładów, więc wrzućmy kilka przykładów ze stron, przy których współpracowaliśmy. Tutaj nie jest to co prawda nagłówek otwierający, ale tutaj jest fajnie napisane, myślę, kwintesencja programu. Wszystko, co jest potrzebne, aby biznes sprawnie funkcjonował w internecie, generując nowych klientów i sprzedaż. I tu już jest, zaczyna się prezentacja oferty na stronie produktu Wow Marketing Lab, gdzie przedsiębiorcy mają całą bazę szkoleń o marketingu, o technicznych aspektach biznesu online, żeby samodzielnie mogli wdrażać pomysły, które normalnie wiele by kosztowały, gdyby ktoś to dla nich robił, lub gdyby to właśnie mieli komuś zlecić. Kolejna rzecz, o której tutaj musimy powiedzieć przy ważnych, top najważniejszych rzeczach na stronie internetowej, sprzedażowej, to jest według mnie wzbudzenie emocji odbiorców. I to nie jest taki typowy element strony sprzedażowej, który zawieramy. Natomiast emocje są powiązane ze sprzedażą. Jeżeli nie wzbudzimy emocji, to klienci mogą nie mieć naprawdę chęci zakupu. I tutaj zobacz, emocje, nie chodzi mi tutaj o jakieś takie, wiesz, skrajne euforie, wiesz, skakanie i wyrywanie sobie włosów z radości, że coś kupimy, chociaż my już sobie włosów nie wyrwiemy. Ja to chowam pod czapką. Natomiast chodzi o to, że możemy wzbudzić w kliencie takie, wiesz, poczucie bezpieczeństwa. To też jest emocja. Ktoś przeanalizuje w Excelu dostępne opcje i poczuje się bezpiecznie z jakąś opcją, to jest emocja, którą my wywołujemy, więc te emocje mogą być też, wiesz, takie spokojne, stonowane, ale chodzi o to, co nasz odbiorca poczuje w środku. Dlatego, żeby wzbudzić emocje odbiorców, musimy pisać. To jest najlepsza podpowiedź, którą mogę Wam tutaj dać, najłatwiejsze do zastosowania. Piszcie słowami odbiorców, Waszych potencjalnych klientów i klientów, o problemach i wyzwaniach i celach, jakie mają, tak? Czyli używajcie dokładnie tych sformułowań, tych zwrotów, które w rozmowach czy w mailach padają właśnie ze strony Waszych odbiorców. I wtedy ci ludzie będą czuli, że po pierwsze, będą czuli takie, wiesz, połączenie i taką więź, że faktycznie ich słuchacie, że nadajecie na tych samych falach, będą czuli się już z tym fajnie. Po drugie, musimy też wejść w ich buty i musimy na tej stronie pokazać, że rozumiemy, przez co oni przeżywają. Czyli musimy pokazać, że rozumiemy te emocje. Tutaj bardzo pomocne narzędzia, możecie sobie. Myślę, że tego nie damy rady omówić, ponieważ to są szerokie tematy, ale sprawdźcie sobie na Google mapę empatii, sprawdźcie transformację klienta, jak określić, wiecie, taką ścieżkę klienta z punktu A do punktu B, żeby zobaczyć, jaką on ścieżkę przejdzie dzięki naszemu produktowi i tworzymy wtedy obietnicę, która też działa na klienta, na jego wyobraźnię, bo mu pokaże, że wow, moje życie może się zmienić. Dajemy mu nadzieję, że okej, ten produkt może
pomóc mu pozbyć się jakiegoś problemu. Czasami dla jednych to będą, wiesz, bardzo drobne, trywialne problemy, a dla innych życie z tym problemem urasta do ogromnej rangi. I my chcemy to wszystko pokazywać. I tutaj też może posłużmy się przykładem. Tutaj na przykład jest fragment strony sprzedażowej kursu dochodowy webinar, gdzie ludzie widzą, że fajnie jest prowadzić webinary i tak dalej, ale pokazujemy tutaj wprost kilka obiekcji, kilka myśli, które mają w związku z prowadzeniem webinarów, które my wiemy, że że mają te myśli, bo znamy tych klientów. Na przykład nie mają budżetu na wielkie kampanie, więc skąd mają mieć klientów na webinar? Dopiero zaczynają, mają małą społeczność, czy da się wtedy prowadzić webinary? A u mnie już webinary nie wypaliły i to wtedy. Tak, więc warto zwerbalizować te rzeczy, które klienci mają w głowie i odpowiedzieć na nie. I tu jest też fajny, myślę, przykład, że znowu z kursu Wow Marketing Lab, zdarza ci się rezygnować z dobrych pomysłów przez brak kasy lub umiejętności technicznych. Jeżeli tak, to czas powiedzieć temu stop. I zobaczcie, jak wielu właśnie przedsiębiorców zmaga się z tym, że ich pomysły, ich wizje, no niestety prześcigują budżet i pewne możliwości, które w danym momencie mają, ma ich zespół żeby to zrealizować, tak? I tam to ułatwiamy, więc wiemy, że to mocno trafia, bo klienci też potem nam piszą, że dzięki właśnie temu samodzielnie zrobili pewne rzeczy, chociaż nie stać ich na to było na przykład, albo po prostu sami lubią realizować swoje pomysły i są w stanie to dzięki temu robić. Więc takich rzeczy chcemy jak najwięcej robić na stronie. No i trzecia rzecz to prezentacja oferty. Oczywiście prezentacją oferty jest wszystko, co robimy na stronie internetowej, ale mi tutaj chodzi o już taki, przejdę do konkretnej sekcji, do konkretnego miejsca na stronie, a mianowicie do odpowiedzi na pytanie, co ja dostaję za swoje pieniądze. Tak, no zobacz, to musimy bardzo dobrze wyjaśniać, zwłaszcza w internecie, ponieważ no, nie zawsze jest czat, na którym można o coś spytać. Tudzież nie każdy o to też pomyśli, żeby spytać na czacie albo dzwonić do właśnie firm czy takich sklepów internetowych. I jak nie znajdą odpowiedzi na to pytanie, to przejdą na następną stronę, gdzie znajdą tą odpowiedź na to pytanie. I chociaż na przykład wszystko brzmi fajnie, zachęcająco, no to kiedy nie będę się zastanawiał, co ja dostanę za swoje pieniądze, to będę się bał kupić prawdopodobnie ten produkt, bo zmarnuję czas, pieniądze albo energię. I może okej, może nie będę miał stuprocentowej pewności, że to jest to, co myślę, ale to będzie jakaś drobna kwota, która nie robi mi różnicy w kieszeni, a chcę coś rozwiązać, to coś kupimy, tak? Tak samo czasami w sklepie, ja tak mam na przykład w sklepie, wiesz, typu Castorama i tak dalej, z takimi remontowymi, coś kupuję. Nie do końca wiem, czy to będzie pasowała ta śrubka, czy to coś gdzieś tam u mnie w domu, ale kosztuje to 5 zł, więc jestem w tym sklepie, biorę, bo to 5 zł jest mniej warte niż mój dojazd do tego sklepu i z powrotem, jak już jestem, nie? Natomiast przy wyższych kwotach to już jest problem, kiedy nie mamy pewności i jak nie będziemy mieli pewności, to tego nie kupimy, bo nie zmarnujemy czasu ani kasy. Dlatego musimy bardzo dobrze wyjaśnić, pokazać wszystkie elementy, które klient od nas dostaje w ramach tej oferty, którą kupuje. Wyjaśnić, jeżeli to są na przykład jakieś pakiety, to wyjaśnimy, dlaczego te elementy są w pakiecie, wyjaśnimy, jakie są parametry tej oferty i co one oznaczają dla klientów przede wszystkim, bo właśnie czasami to, że ktoś kupuje jakieś środki, które mają jakąś, nie wiem, konkretną pojemność, to czy jemu to wystarczy na zrobienie tego, co on chce? Że zostanie może przy tej branży budowlanej, ktoś kupuje wiertarkę o jakiejś konkretnej mocy, no to co on jest w stanie zrobić tą wiertarką, jeżeli ja to kupuję dla siebie właśnie w domu, bo wiadomo, specjaliści z branży będą wiedzieli prawdopodobnie, już sobie to dopowiedzą, jeżeli, a chociaż i tak im warto to wyjaśnić, że na przykład są w stanie zrobić takie i takie prace tym, to wyjaśnimy takie rzeczy, żeby ludzie wiedzieli, czego się spodziewać i żeby czuli się bezpiecznie z tym zakupem, żeby nie mieli takiego poczucia zagrożenia, a jak mnie ktoś naciągnie, a jeżeli to nie będzie to, co potrzebuję, to co wtedy? Więc musimy tutaj, wiecie, bardzo dobrze wyjaśnić, ponieważ no, umówmy się, każdy na kasę ciężko pracuje. Niestety nie znam ludzi, którym to ona tak lekko przychodzi albo spada z nieba, więc nie znam, łatwo się z nią często rozstawać, zwłaszcza jeżeli chodzi o droższe oferty. Także naprawdę postarajmy się na tym etapie, żeby klient miał to super wyjaśnione. I tutaj zobaczcie, mamy fajny na przykład mock-up pokazany programu Wow Marketing Lab, jest pokazane różne elementy tej oferty i niżej one są jeszcze wyjaśnione, co konkretnie ludzie dostają, a poniżej jeszcze mamy pokazaną całą listę szkoleń w tym programie. To dalej, zobaczcie, tutaj jest pokazany inny kurs o Instagramie, gdzie jest wypunktowane wszystkie elementy, które ludzie dostają, żeby czuli się właśnie bezpiecznie z tą
decyzją, żeby mieli pewność, że to, co kupują, będzie tym, czego potrzebują i czego się spodziewają, żeby nie było też takiego dysonansu, że spodziewałem się czegoś innego, dostałem coś innego, to może poproszę o zwrot, tak? Więc tutaj dbajmy o to i na pewno będzie dobrze. Pojawiło mi się w głowie kilka pytań, ale nie chciałem ci przerywać, bo naprawdę mówiłeś bardzo ciekawie. Czyli język korzyści okala te wszystkie elementy, o których mówiłeś, właśnie nagłówki, mówienie językiem klientów. Do mówienia językiem klientów jest to może proste, gdy mamy już społeczność i znamy produkt, gdy dopiero zaczynamy, no to warto na to zwrócić uwagę, żeby słuchać tych klientów, zapisywać sformułowania, jakich używają. Ja na przykład ostatnio zrobiłem ankietę wśród mojej społeczności i po prostu taką porcję wiedzy dostałem z prostej ankiety, że byłem w szoku i sformułowania, na które bym w życiu nie wpadł, no bo jest ta klątwa wiedzy, że już jesteśmy ekspertami w swojej branży, używamy innych słów, nie przyjdzie nam coś do głowy, że ktoś może zapytać o coś tak prostego na przykład, nie? Zapominamy, jak to było, kiedy my czegoś nie umieliśmy, nie? Tej Tak, prostej, dokładnie. Najprostszej rzeczy, nie? No właśnie, nie? Wiesz, WordPressy już możesz nie pamiętać, jakim to jest dla ludzi wyzwaniem zainstalowanie pierwszego WordPressa, nie? No, na przykład, nie? I często zapominamy o takich rzeczach, a klienci o to pytają i to jest dla nich ważne i to jest w ogóle pierwszy punkt, bez którego nie przejdą dalej, nie? Bo się przerażą, nie? I to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, żeby słuchać klientów, używać ich sformułowań i często widzę to właśnie na stronach, na tekstach, które tworzysz i na tych najlepszych stronach sprzedażowych w ogóle na świecie, no to jest często stosowana praktyka. I ten punkt właśnie o nagłówkach, no jedno zdanie, a już pokonałeś trzy obawy klientów. Może nie pokonałeś, ale rozwiałeś jakoś te obawy, czy i tak, to już jest... zachęciłem, już mu się kilka lampek w głowie zahaczyło, że nie stracić tutaj, jakby zapaliło zielonych lampek, że nie straci czasu, jak z nami zostanie na tej stronie. Nie? No i ostatni punkt, który myślę, że jest trudny dla wielu, to przedstawienie tej ceny, bo jest wokół tego wiele tematów takich tabu, czy dawać cenę na stronie, czy nie dawać. Wiem, że odpowiedź brzmi, to zależy od wielu czynników. I tutaj no, widzę, że na końcu przy cenie są wypunktowane korzyści, punkty, jakieś gwarancje, jakieś bonusy, co jest bardzo takim fajnym podejściem, bo klient od razu widzi, że wow, to tak, tyle dostaje w tej z tego cenie. Się bierze ta cena. Klient rozumie, że ta cena nie jest nagle z kosmosu, tylko on rozumie, że za tą ceną idą pewne rzeczy, więc ta cena nagle spada gdzieś na dalszy plan, bo widzi, co za nią dostaje. Tak? Więc trzeba tą cenę zawsze uzasadnić. I też słyszałem o tym, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że no, gwarancja jest dobrym sposobem, żeby tam dać gwarancję. W przypadku produktów fizycznych mamy obowiązek w większości przypadków dać tą gwarancję, więc czemu by jej tam nie dodać? W przypadku właśnie produktów cyfrowych, no to jest kwestia dyskusyjna, ale jeśli na przykład robimy swój pierwszy, drugi kurs, no to lepiej dać gwarancję zwrotu i żeby ten klient niezadowolony zwrócił i był jakby zakończył sprawę, niż walczyć z nim i na przykład dostać negatywne opinie. Nie? Ja mam taki punkt widzenia. Powiedz, co myślisz o gwarancjach. Generalnie te wszystkie badania, czy wszystkie takie dobre praktyki, o których chcesz gdzieś się, z których się uczę, które tam też pokazują, że te gwarancje działają, warto je stosować. No to oczywiście zależy od polityki jakby naszej firmy wewnętrznej, którą chcemy stosować, ale myślę, że jak najbardziej jest to dobre, ma to sens. Po prostu też się trzeba pamiętać, żeby zabezpieczyć się tutaj też dobrze regulaminem, żeby nie dać się też oszukać jako przedsiębiorca, no bo umówmy się, też ludzie też czasami w sieci kombinują, nie każdy będzie też z nami uczciwy, niektórzy skorzystają, użyją tego i potem mogą udawać, że tego nie zrobili, więc tutaj też my musimy pamiętać o swoim interesie. To kwestie prawne będziemy tutaj poruszać w innych filmach. Mamy też bardzo fajną ekspertkę w tych tematach, Ilonę Przetacznik. Ona też na ten temat porusza różne materiały. I powiedz, wracając do tematu naszych tekstów sprzedażowych, stron sprzedażowych, jakie są najczęstsze błędy, które widzisz na stronach sprzedażowych lub takich, które generują leady? Co się najczęściej powtarza? Mam taką swoją też tutaj znowu topkę, ponieważ no, na co dzień mam okazję widzieć wiele stron i podpowiadać ludziom, co z nimi zrobić, jak je poprawić w wielu kursach i programach, których uczę i których ja mam przyjemność właśnie ludziom podpowiadać. No i jeden z takich elementów to jest to, że strona jest zbyt mało jest zbyt informacyjna, a za mało sprzedażowa. To mam tutaj na myśli. Czasami tłumaczymy pewne zagadnienia ludziom,
które powinniśmy wytłumaczyć w kampanii, uświadomić, prowadzimy jakąś kampanię w mediach społecznościowych, w bazie mailowej, gdziekolwiek, to tam jest według mnie miejsce lepsze na uświadomienie pewnych problemów, wyjaśnienie klientowi, że są pewne rozwiązania na ten problem, a kiedy wchodzi na stronę, to według mnie super, żeby klient już był świadomy tego, że może mieć taki problem i że istnieje na to rozwiązanie i tutaj prezentujemy swoje. I to jest według mnie lepsza ścieżka, bo czasami ludzie chcą zrobić wszystko w jednym miejscu, że klient wchodzi na stronę, dowiaduje się, że ma problem, dowiaduje się, uświadamiamy go, dowiaduje się, że są na to rozwiązania i że my na to mamy. To jest duża ilość informacji do przekazania i według mnie fajnie jest to robić właśnie etapami. Natomiast jeżeli już też i wtedy i skupić się po prostu na wyjaśnieniu, jak nasze rozwiązanie ma się do problemu klienta, jak my mu pomagamy. To jest według mnie najlepsza opcja. Natomiast jeżeli już jesteśmy w sytuacji, kiedy wiemy, że na stronę będzie wchodził ten tak zwany zimny ruch, czyli ludzie, którzy jeszcze nas nie znają albo nie do końca są uświadomieni co do tego problemu, no to oczywiście też możemy to zrobić. Róbmy to znowu w ciekawy sposób. To nie pamiętajcie, że to wtedy nie jest tekst merytoryczny na blogu, gdzie my punkt po punkcie wyjaśniamy pewne zagadnienia, tylko my cały czas myślimy o copywritingu. Myślimy o tym, o czym mówiłem na początku, tak? Czyli musimy podawać te rzeczy w taki lekki sposób. Musimy ludzi cały czas podbijać ich zainteresowanie tym tekstem, żeby cały czas z nami byli na tej stronie. Pisać ich słowami, pokazywać im korzyści cały czas pewnych rzeczy. I tutaj, jeżeli już jesteście w takiej sytuacji, musicie to robić, to też pamiętajcie, żeby nad każdą sekcją, a nawet w środku sekcji rzucać dużo nagłówków, które podsumowują pewne rzeczy, które wzbudzają znowu zainteresowanie tym, co będzie dalej. I pokazujcie też wtedy właśnie takie problemy, symptomy, które ludzie mogą mieć i wyjaśniajcie, o co w tym wszystkim chodzi, co za tym idzie, żeby ludzie mogli skojarzyć, że faktycznie miewam takie sytuacje, to może faktycznie mam ten jakiś problem czy jakieś wyzwanie i muszę sobie z nim poradzić, bo nagle pokazujemy im, że coś, co na to dzień nie zwracają tu uwagi, jest ważne. Więc pokazujcie te symptomy, objawy tych problemów, jeżeli już musicie też ludzi uświadamiać na stronie. Druga rzecz, o której bym wspomniał, to jest brak wyjaśnienia problemu i rozwiązania. Czyli klient tak naprawdę jest na stronie, ale nie ma pewności, jaki my problem rozwiązujemy, czy jaki cel pomagamy osiągnąć, bo z różnych powodów ludzie mogą wejść, też z aspiracyjnych też wchodzą na nasze strony, niekoniecznie dlatego, że mają problem. I jak my możemy pomóc mu pokonać ten problem, czy osiągnąć ten cel? To czasami, znaczy to prawie zawsze jest na stronie, tylko często jest tak ukryte, albo tak zaewoluowane, opakowane w różne rzeczy, w różne metafory, że czasami nie ma pewności, jak czytam takie strony, co ta osoba tak naprawdę mi sprzedaje, co ja z tego będę miał. I to jest też takie znowu dla klienta, no to co, ja mam dzwonić do tej osoby, szukać, pisać maile, żeby ona mi wyjaśniała i mam się prosić o informację, jak mam coś kupić. No nie chcemy tego w internecie, chcemy instant, chcemy zobaczyć, wiedzieć, chcemy mieć natychmiastowo konsumować te treści. Więc musimy o to zadbać, żeby naprawdę zaakcentować, żeby klient miał pewność, w jakich sytuacjach skorzystać z tego produktu, jaki problem mu rozwiążemy, albo jaki cel pomożemy mu rozwiązać i na czym polega nasze rozwiązanie. Ja tutaj mogę się też, nie pokażę, jak to jest źle zrobione, ale mogę pokazać, jak to my też gdzieś robimy na stronach, na którymi pracowaliśmy. Tutaj na przykład jest taki prosty akapity, że to dotyczy właśnie jednego z kursów o copywritingu, który prowadzę, że nieważne, ile pracy włożysz w marketing, jeżeli na końcu nikt nie zapłaci. I to jest też właśnie pokazanie problemów, że jeżeli ktoś ma problem z płacącymi klientami, no to tutaj jest dalej wyjaśnienie, jakie jest rozwiązanie, że jest kurs, na którym można się tego nauczyć. Albo ponownie z Mał Marketing Labu, że szkoda, żeby twój potencjał marnował się przez brak kasy na zatrudnienie specjalistów od marketingu, brak technicznych umiejętności, promocji w biznesie albo słabą prezentację tego, co najlepsze w twoim biznesie. Dlatego w Mał Marketing Lab znajdziesz taktyki, gotowce i instrukcje do narzędzi marketingu online, żeby tchnąć życie w twoje pomysły i promocję i marketing. Widzicie, to jest kilka zdań, ale te kilka zdań od razu układa nam w głowie osobie, która to przeczyta, czy nawet przeskanuje, co my tutaj dla niego mamy, jak mu możemy pomóc, w jakich sytuacjach on może skorzystać z naszego produktu. I wtedy już ma jasność, co dalej, wtedy też łatwiej jest mu odbierać kolejne treści na naszej stronie, kolejne informacje, bo będzie wiedział, jak to przyporządkować w głowie. A kiedy nie ma tej bazy, no to te informacje gdzieś mu krążą po głowie, ale mózg nie wie, jak to zaszufladkować. No i nie jest w stanie wtedy jakby zapamiętać, a już na pewno pomyśleć, że ta oferta jest mega super, nie?
Kolejna rzecz, to już będzie trzeci, tak? Bo powiedzieliśmy, że jest strona zbyt informacyjna, za mało sprzedażowa, po drugie, nie wyjaśnia problemu i rozwiązania. I trzecia rzecz to ludzie nie wiedzą, dlaczego wybrać naszą ofertę zamiast konkurencji. Tu wiecie, czasami gdzieś ktoś ma coś to samo, tylko na przykład ładniej zapakowane, albo ma trochę fajniej to opisane, i wtedy to naprawdę, chociaż my możemy mieć lepszy produkt, to tamten marketing wygra, bo przekona klienta, że tam jest coś fajniejszego, lepszego dla niego. Dlatego tutaj też na etapie, na takiej warstwie tekstowej, komunikacyjnej musimy mega o to zadbać, żeby właśnie nie zniechęcać klientów po prostu tym, że wiecie, napracujecie się nad produktem, nad stroną, nad marketingiem i klient myśli, a to jest kolejne to samo, znowu ten sam produkt. Nie chcemy tego, no umówmy się. I tak samo jak wiecie, macie swoje jakieś ulubione pieczywo, które kupujecie, co jest bardzo prozaiczną rzeczą, na którą codziennie wydajemy te kilka złotych. Tak samo wy musicie bardziej zaawansowane produkty i usługi też klientom wyjaśnić i pokazać, dlaczego warto ją wybrać. Tak? I więc tutaj chcemy pokazywać na przykład, jak przebiega ten proces tej transformacji klienta, tak? Od tego problemu do rozwiązania, w jaki sposób będzie pokonywał ten problem czy wyzwanie, jak mu będziemy towarzyszyć w realizacji jego celu. Ten proces jest czymś właśnie bardzo unikalnym, co możemy pokazać i możemy sprawić, że ludzie pomyślą, kurde, to jest podejście, które mi się podoba, to podejście jest w zgodzie ze mną, jakby widzę, że to jest to, czego szukałem. A może wręcz przeciwnie, uzna, że totalnie nie. I wtedy też jest ok, że nie kupi od nas osoba, której nasz produkt czy usługa się nie będzie podobać, bo też no, nie jesteśmy dla wszystkich. Tutaj też pokażę jakieś przykłady ze stron. Na przykład są jakieś, jest proces nauki pisania, który przejdziesz w kursie o copywritingu, są jakieś elementy opisane tego kursu, jak to wygląda, jakie są takie, wiesz, główne filary. Możemy też pokazać tutaj z kursu właśnie dochodowego webinaru, czteroetapowy proces prowadzenia dochodowych webinarów, który jest zamówiony w kursie. Ludzie już widzą, tego mają się spodziewać i widzą, czym my się też różnimy w tym momencie też od konkurencji, od jakichś innych ofert, innych alternatyw, z których mogą skorzystać, bo nie zawsze będą porównywali jeden do jednego oferty tego samego produktu, ale mają też jakieś alternatywy. No i poza tym, może pamiętajcie, żeby napisać też o sobie, kim wy jesteście na stronie, bo pokazujecie wtedy w swoim takim bio czy o firmie, jakie są wasze wartości, misja, czym się kierujecie i to też może być jakimś czymś decydującym. Musimy prezentować tą obietnicę produktu, to jest już to, co mówiłem przy nagłówkach w tym USP, ale jeżeli będziemy mieli ciekawszą obietnicę, bardziej rezonującą z ludźmi, no to znowu możemy wygrać. No i fajnie też pokazać social proof tak zwany, czyli społeczny dowód słuszności, czyli pokazanie opinii, rekomendacji, żeby ludzie zobaczyli, że żeby, wiecie, przeczytałem kilka opinii, zobaczą, o fajnie, ta osoba pokazała, że na przykład jakiś bardzo ważny dla mnie aspekt potwierdziła, że to tutaj jest spełnione. No i super. Tak? Więc takie rzeczy sugeruję robić. Takich rzeczy mi czasami brakuje na stronach, które mam okazję oceniać, dawać właśnie jakieś wsparcie. No, było tych błędów sporo i faktycznie no, można się w wielu miejscach troszkę pomylić i zapomnieć o kilku elementach. Fajnie, że o tym powiedziałeś, bo teraz już mam w głowie pewne takie punkty, które są zawsze ważne, żeby nie za dużo tych informacji, żeby myśleć o stronie sprzedażowej też jako to jest krok w całym procesie marketingowym, tak? Czyli wcześniej jest kampania, reklamy, uświadamianie, webinary, a strona sprzedażowa jest później. Jeśli mamy jakiś prostszy sklep właśnie z jakimiś rzeczami, które już wiedzą, jak ludzie używać młotka, czy pieczywa, czy jakichś kosmetyków, no to wtedy jest prościej, bo wtedy no, prościej i nie prościej, bo mamy większą Prościej na stronie konkurencję. sprzedażowej, ale wcześniej jest Tak, trudniej znowu, nie? właśnie. No, musimy nakreślić pewne korzyści, których nie ma ta konkurencja, żeby ludzie nie patrzyli tylko na cenę, co jest w Polsce bardzo popularne. W przypadku produktów online, no to można łatwiej tym wymanewrować, mam wrażenie, bo no możemy dać grupę wsparcia, gwarancje, jakieś dodatkowe konsultacje. Nie jest Tak, no tutaj. właśnie tworzymy takie dużo bardziej unikalne doświadczenie dla ludzi, no nie, to nie jest właśnie, no powiedzmy właśnie to rzeczone pieczywo, gdzie rewolucji już wielkich nie będzie, chociaż są różne kombinacje, ale no nieważne, no jakby tutaj jest mniejsze pole manewru niż właśnie tworzymy pewne oferty online, mamy dużo właśnie większe pole manewru, żeby stworzyć taką ciekawą, unikalną ofertę i właśnie to, co powiedziałeś właśnie, są branże, gdzie etap sprzedaży jest łatwiejszy albo trudniejszy, albo ten marketing wcześniej, żeby się gdzieś tam przebić. Ja zawsze klientom mówię, lubię mówić, że wiesz, w której branży tak naprawdę, bo jest, w której branży marketing jest najtrudniejszy? Ojej.
Nam się zawsze wydaje, że my mamy najtrudniej, że my mamy coś, ale tak naprawdę jest taka, że każda branża ma jakąś taką swoją specyfikę, która sprawia, że coś jest łatwiejsze, coś jest trudniejsze. No. Więc musimy się z tym pogodzić. Super. Dobrze, powiedz, bo robię strony sprzedażowe, platformy i pierwszą rzeczą, o jaką proszę klientów, to teksty. Teksty są kluczowe dla stworzenia całej właśnie dalszego projektu. No bo zdjęcia, filmy oczywiście też są ważnym elementem, ale one muszą być pewnym uzupełnieniem całości. I tutaj pytanie, jak wygląda proces takiego pisania? Czy wystarczy sobie przeznaczyć godzinę czasu i zacząć coś tworzyć? Czy może są jakieś gotowe schematy? Jak byś do tego podszedł? No właśnie, jak sobie zaplanujemy, że na jutro Krzysiek potrzebuje ode mnie teksty, więc ja dzisiaj po południu usiądę i je napiszę, to usiądziemy i na 99%, nie chcę złorzeczyć ani życzyć wam źle, ale na 99% usiądziecie z pustką w głowie i pisarką kreatywną blokadą. Wcześniej, zanim jakby wiesz, nasz mózg ktoś wytworzy i wyleje z siebie dużą ilość tekstu, to trzeba go zapełnić jakimiś informacjami, żeby on wiedział, co ma robić. Ja lubię też mówić, że kiedy piszesz teksty marketingowe, to nie myśl. Chodzi o to, żebyś już miał w głowie wszystko, co jest potrzebne, w głowie i na kartce też oczywiście, czy tam w jakichś notatkach na komputerze i po prostu przerabiasz, jakby przetwarzasz w tym momencie, w procesie pisania te informacje na jakieś fajne, ciekawe teksty. Więc taki proces pisania uproszczony, skrócony, który sugeruję wam stosować, żeby nie siadać od razu do pisania tekstu, bo wtedy te teksty będą słabszej jakości, możecie mieć blokady faktycznie, albo możecie się czuć jak pisząc wypracowanie do szkoły za karę. Żeby to było lekkie, przyjemne, to najpierw przypomnijcie sobie, kim jest klient, jakie ma wyzwania, jakie ma powody, żeby kupić, jaka jest jego motywacja do zakupu, co wartościowego o nim wiesz, to powiążesz z produktem. Potem pomyśl sobie, jaki jest cel tekstu, który piszesz i jakimi informacjami możesz pomóc klientowi podjąć decyzję taką, jaką chcesz. No to wiadomo, może być zapis na webinar, pobieranie jakiegoś lead magnetu, sprzedaż. No tutaj musisz sobie ustalić, jaki jest cel i co klient musi właśnie wiedzieć, żeby chcieć go zrealizować, żeby chcieć kupić, żeby chcieć się zapisać. I potem zaplanuj sobie, jaka będzie struktura tekstu, czyli w jakiej kolejności pewne informacje mu pokażesz. Zapisz sobie na przykład, tu będzie nagłówek, tu będzie sekcja z korzyściami, potem napiszę bio, a potem napiszę jeszcze jakąś sekcję na stronie. Potem zastanów się, czy masz wszystkie informacje do tych sekcji, które potrzebujesz, czy może musisz coś sprawdzić, może jakiś research musisz zrobić, może potrzebujesz jakichś danych twardych, bo chcesz poprzeć to jakimiś, wiesz, faktami czy statystykami pewne rzeczy. I dopiero wtedy, jak już twój mózg, ja zawsze w prezentacjach wrzucam na tym momencie zdjęcie gotującej się wody, czajnika, że wiesz, że dopiero jak już to wszystko z nas paruje i kipi te informacje, to jesteśmy gotowi usiąść pisać. Wtedy jak usiądziesz do pisania, to nie będziesz mieć blokad w pisaniu, nie będziesz mieć problemu zastanawiać się, co by tu napisać, żeby to ktoś kupił, tylko po prostu będziesz przetwarzać te informacje, tą wiedzę, którą zebrałeś w głowie na papierze, na komputerze, na tekst. No i oczywiście to nie jest koniec, bo jak już napiszemy ten tekst, to musimy odpocząć. Im dłuższy tekst, tym dłużej trzeba odpocząć. Jak piszecie jakąś długą stronę sprzedażową, to fajnie jest mieć chociaż jeden dzień odpoczynku. Jak piszecie, nie wiem, maila, to czy post, to chociaż pół godzinki, godzinkę warto od niego odpocząć. Zrobić coś innego i wtedy do niego wrócić. Bo jak kończymy pisać, to jesteśmy zazwyczaj w jakichś takich fajnych emocjach związanych z tym pisaniem, albo generalnie jesteśmy w procesie jeszcze tym samym myślowym, więc wszystko dla nas jest jasne i zrozumiałe. Więc trzeba sobie zrobić przerwę, wracamy do tekstu, czytamy go i poprawiamy. Tak bym sugerował wam to robić. Nigdy nie siadamy od razu do pisania. Powiem wam, że nawet ja mając 9 albo 10 lat już doświadczenia, no chyba 9 lat w doświadczeniu, w pisaniu takiego na co dzień, naprawdę też nawet jak muszę, jest potrzebne coś od ręki, bo pracuję z kimś przy jakiejś kampanii, potrzebne jest coś do napisania od ręki, no to w trakcie kampanii powiedzmy, że już wiem, co podajemy, do kogo to jest mi w miarę łatwo napisać, ale nawet jak mam napisać zawsze jakiś tekst, to naprawdę zawsze zastanawiam się najpierw, co w nim będzie, do kogo ja piszę, po co ja piszę i sobie go planuję i dopiero potem piszę. Połowę czasu poświęcam na myślenie o tym tekście, żeby moja głowa jakby wiedziała, co ma się w nim znaleźć i wtedy jest łatwiej to napisać. Czyli punktem wyjścia jest klient i informacje, które zbieramy wokół danego tematu. Potem tworzymy sobie strukturę, no i zaczynamy pisać. To jest chyba dla mnie najbardziej tajemnicze sformułowanie, no bo pisać teoretycznie każdy potrafi, tak, te wypracowania i tak dalej, ale
No to jest pisanie tym językiem korzyści. Są pewne sformułowania, struktury gramatyczne. W ogóle takie trudne słowo, nie? Kojarzy się ze szkołą, ale no właśnie, jak się tego wszystkiego nauczyć? I ja na przykład uważam, że jestem taką osobą, która nie za bardzo potrafi pisać, dlatego że no, te czerwone podkreślacze w szkole z wypracowań truje, nie? To jest historia, myślę, wielu Polaków. Jeszcze do tego mam papiery na dysortografię, więc w ogóle już jestem wyjątkowo niezdolny. No i pytanie, co byś powiedział takiemu człowiekowi, który myśli, że no, ja się nie nadaję do pisania w ogóle? Jak mam do tego No co podejść? ci mogę powiedzieć? No ja w liceum tata wysłał mnie na korepetycję z polskiego, żebym zdał maturę. Okej. Słuchajcie, bo słuchajcie, no nasze szkoły jakby nie nastrajają nas do bycia super kreatywnymi ludźmi, umówmy się. Ja na języku polskim na przykład miałem też dużo słabych ocen przez to, że no moja jakby interpretacja pewnych dzieł była inna niż klucz odpowiedzi, który jest właściwy. Z tym zawsze miałem, z trafieniem w klucz odpowiedzi, to co jest, wiesz, poprawne, miałem zawsze gdzieś tam jakieś problemy i nie zawsze mi było w tym po drodze. Natomiast pamiętajcie, że właśnie to, co już trochę o tym wspomniałem, ale pisanie wypracowań na polski to nie jest to, co promowanie waszego biznesu. Tutaj wy wiecie najlepiej właśnie, kim są wasi klienci, jaki jest wasz produkt i nie potrzebujecie naprawdę tego żadnego talentu, tylko musicie wiedzieć, co napisać. Więc trzeba się nauczyć pewnych struktur, pewnych formuł, po którymi po prostu będziecie podążać. Ja jak piszę strony, słuchajcie, ja mam go takie swoje i też jakiś tam z jakichś kursów i szkoleń gotowe schematy i wiem, że mam na przykład opcję napisania 20 sekcji, taka jest mniej więcej sugerowana kolejność i sobie uzupełniam, tu napiszę o tym, tu napiszę o tym, tu napiszę o tym, tutaj napiszę takie fajne rzeczy o produkcie, tutaj pokażę jakieś cytaty klientów i tak dalej, co o tym piszą. Jakby wiecie, to się samo automatycznie uzupełnia, więc takie rzeczy możecie się nauczyć, takich rzeczy możecie to poznać, żeby dowiedzieć się po prostu, jak nie siadać właśnie przed tym pustym dokumentem Worda z migającym kursorem, który przy każdym kliknięciu bardziej wam podnosi ciśnienie, że nie wiecie, co napisać, tylko można poznać te rzeczy. Wspomniałem wam też już o różnych elementach na stronie, które muszą się znam znaleźć, więc możecie po prostu sobie z nich skorzystać i ich użyć. A też jeżeli ktoś pozwolisz, to zaproszę was na, słuchajcie, szkolenie, bo 2 grudnia będę prowadził szkolenie o pisaniu tekstów właśnie na strony sprzedażowe. Pokażę wam tam 3 metody, gdzie będziecie wiedzieli konkretnie, jak to zastosować, żeby wasze teksty były lepiej napisane i żeby były bardziej trafiały do klienta, żeby właśnie motywowały ich do zakupu, żeby spychały tą cenę na dalszy plan, bo pokażecie, że wasze rozwiązanie jest mega fajne dla tej osoby. Więc gdybyście mieli ochotę poznać takie formuły, takie struktury, to zapraszam was na www.magdalenap.com łamane przez webinar myśli copywriting. Na pewno w opisie podrzucimy też ten link i też tam będzie o języku korzyści, także jeżeli ktoś się oswaja dopiero z copywritingiem albo chce, wiecie, chce zerwać z tym właśnie przekonaniem i tymi wspomnieniami z czerwonymi ocenami i skreśleniami w tekstach i chcecie zobaczyć, jak można to robić dzisiaj dla waszego biznesu naprawdę lekko i przyjemnie, ciesząc się tym procesem, bo ja też wierzę, że jeżeli prowadzicie biznes chociaż jednego innego powodu niż tylko dla pieniędzy, bo umówmy się, kasa w biznesie musi się zgadzać, ale wiem dobrze, że jeżeli oglądacie takie wywiady, interesujecie się takimi rzeczami, to macie też sobie w jakiejś poczuciu misji coś innego, coś was napędza do prowadzenia tego biznesu. Pomoc ludziom z jakimiś problemami, szerzenie jakiejś idei, tworzenie jakichś zajebistych produktów, macie na pewno jakieś fajne rzeczy w głowie, które was napędzają. I ten napęd możecie właśnie wykorzystać do tego, żeby przelać to na teksty i żeby ludzie zarażać tym, co jest najlepsze w was, w waszej marce, w waszym biznesie. Także nie bójcie się pisać, róbcie to. Może na początku będzie czasami ciężej, czasami gorzej. Niektórzy od razu zaczną pisać rewelacyjne teksty, ale naprawdę nie ma się tutaj czego bać. Poza tym pamiętajcie też, że teksty nic nie kosztują. Jak napiszecie słabe, to możecie je zmienić na stronie i nic się nie stanie. Więc znaczy nic nie kosztują, jeżeli sami to piszecie oczywiście. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I to jest wydarzenie na żywo, rozumiem, tak? I ono jest Tak jest, dostępne dla każdego. to będzie webinar dostępny, będę go prowadził na żywo, odpowiem też na wasze pytania. A co, jak się ten webinar już skończy i ktoś zobaczy ten film za rok? Jak można nauczyć się właśnie copywritingu? Gdzie można cię znaleźć?
Jakbyś podał jeszcze jakieś inne miejsce. Słuchajcie, zaproszę Was w dwa miejsca. Pierwsze miejsce to jest mój blog, tekstopia.pl. Tam piszę różne artykuły, tam też będą powstawały różne fajne materiały, z których możecie też skorzystać. A drugie miejsce, które Wam polecę, to jest Wow Marketing Lab, www.wowmarketinglab.pl. To jest platforma Magdaleny Pawłowskiej, gdzie właśnie są cała taka biblioteka szkoleń dla przedsiębiorców, takiej użytecznej wiedzy do szybkiego stosowania. Nie, że musicie obejrzeć 10 godzin szkolenia, żeby dowiedzieć się, jak pisać post na Facebooka. Nie, tam macie potrzeby napisać tekst na post na Facebooka, reklamę albo maila, to oglądacie 20-30-minutowy materiał, gdzie takie rzeczy są wyjaśnione. Ja tu podam teraz przykład oczywiście pisania, bo jest tam kilka, nawet kilkanaście moich szkoleń w całej tej bibliotece. Są też inne świetne treści, są też tutoriale Krzyśka, bardzo zaawansowane do różnych rzeczy. Magda Pawłowska też tam wyjaśnia wiele koncepcji, podpowiada jak tworzyć świetny marketing, jest jak o robieniu grafik, więc tam też znajdziecie mnie i skorzystacie z wiedzy innych ekspertów i ułatwicie sobie na pewno prowadzenie marketingu, jeżeli właśnie nie jesteście w tym wszystkim jeszcze specjalistami, a chcecie to samodzielnie robić. Super, bo super, bardzo Ci dziękuję, że dałeś kilka możliwości, bo tutaj no, ten materiał, mam nadzieję, będzie w internecie żył bardzo długo. Jeszcze raz Ci dziękuję za wywiad. Wszystkie linki do miejsc, o których wspomniał Jan, znajdziecie w opisie tego filmu i również zapraszam do wpisu blogowego, tam będą również te linki i widzimy się w kolejnych filmach, w kolejnych poradnikach. Dziękuję Ci za rozmowę i do zobaczenia niebawem. Dzięki wielkie i do usłyszenia.